Witam serdecznie Państwa. Dziś mamy 6 września 2029 rok. Godziny poranne. Wczoraj był 5 września, też robiłem przy ulach. Układałem już gniazda na zimę, ujmowałem ramki, ale były tak rabunki silne, że parę uli musiałem na dzisiaj niestety zostawić. Ale uli musiałem na dzisiejszy poranek zostawić. Aby dzisiaj skończyć tą pracę. Jest za dużo ramek. W ulach trzeba to wszystko poujmować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co najmniej dwie ramki do wycofania. No i muszę znaleźć jak najbardziej puste ramki w ulunii zagospodarowane. Tu jest szczerw i wianuszek pokarmu. Piękne, młode pszczółki. Tak po 8 ramek zostawiam. To jest wąska uliczka. Tu chodzi o to, żeby było to stężenie pokarmu w ulach. No i tu popatrzę. Jeszcze po tych pszczółkach tak by mi się mignęła pszczoła bez skrzydełek. No ale to było złudzenie, bo nie odnajduję jej. Naturalnie na tym plastrze mają zapasów. Także będę sobie pod wiosnę zajadać miodek z nawłoci. No, na razie widzę zdrową pszczółkę. Nic szczególnego. O, muszę się spieszyć, żeby to szybko zrobić. Zostało chyba 5 czy 4 uli, już nie pamiętam. O, drodzy Państwo. Proszę popatrzeć. Matecznik cichej wymiany. Popatrzcie się, matecznik. Tu będzie wymieniona matka. No i będzie cicha wymiana matki. W ten proces nie mogę ingerować. Regułę numer 7 będzie cicha wymiana matki. Jak sobie zmienią matulę. No, widzę, że tu na tej ramce jest czerw niezasklepiony. No to typowa cicha wymiana. Tu mnie zastanawia, czego sama pszczoła młoda jest na plastrach. Starej pszczoły nie widzę. I co tej ramki niezagospodarowany nie będzie? No nie chcę z takiej rodziny też zabierać ramek z czerwiem, osłabiać tego. Mam w ulu 14 słabą pszczółkę, ale to raczej może być połączona z inną rodziną. Tę ramkę można dać za zatwór. Jako żeby czerw z niej wyszedł i ją wycofać. Tu jest piękna ramka z pyłkiem, ale niechętnie bez pszczoły zagospodarowywana. Ona będzie wycofana za zatwór. No.
Tu też ramka niezbyt. To wszystko fajnie wygląda na tej ramce. Zobaczymy tą ramkę. Co tu jest? No pyłku nie mają za bardzo dużo. I tak, drodzy Państwo, wygląda u mnie kolejna rodzina. Tak u mnie wygląda kolejna rodzina. To musi pójść za zatwór. No tu jest trochę tego pyłku. Nie ma co im tego zabierać. Nie ma co im tego zabierać. Pszczoły jest dużo, raczej. Jedną ramkę czerwiu wezmę, zasilę rodzinę wulu chyba numer 8. To będzie najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, bo tu jest dużo pszczoły, można sobie na to pozwolić, proszę Państwa. I w tym momencie kończę to nagranie w tym ulu. Serdecznie się z Państwem żegnam.